Hello, 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 witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie na kanale makijażowym, a może to będzie też pierwszy film na kanał roślinny, zobaczymy jak to wyjdzie. Z tyłu widzicie część mojej dżungli, chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać o moich kwiatach. Jest strasznie gorąco, więc nie wiem jak ten film mi wyjdzie, na razie jakoś daję radę, chłodzę się wiatrakiem od spodu, ale go teraz wyłączyłam, więc zobaczymy. Nagrywam dla Was ten film, chociaż już obiecywałam wielokrotnie, że coś powiem na temat tych moich kwiatów, tej mojej pasji, skąd ona się wzięła, dlaczego się wzięła, co to w ogóle jest, dlaczego chcę zrobić nowy kanał, czy w ogóle zrobię nowy kanał, bo oczywiście wiecie, ja jestem taką osobą, która mocno się zapala do wszystkiego, a potem to różnie się kończy, co wynika najczęściej po prostu z braku czasu, ale po prostu pogadamy dzisiaj na temat tych moich kwiatów. Tak dziwnie mi rozmawiać na temat kwiatów, nie mając w ręku nic. Nie wiem, coś mi kupili mi ostrość. Nie wiem, o co chodzi. Zdawało mi się, że mam to poustawiane, ale coś ostatnio dziwnie z tą ostrością. No nieważne, dobra. Dlaczego? Ja nie jestem żadną osobą wykształconą w temacie florystycznym, ani roślinnym, ani nie skończyłam żadnych studiów z tym związanych, ale myślę, że większość z nas tak po prostu marzy, kocha kwiaty, nie mając żadnego doświadczenia takiego naukowego. Natomiast muszę przyznać, że przez lata mojego życia w moim poprzednim domu uprawiałam kwiaty, natomiast nie do końca wiedziałam, jakby niby wiedziałam, ale mało wiedziałam. Dużo tych kwiatów mi nie przeżyło. Kilka mam takich, które są ze mną od samego początku. Między innymi moja choja Karnosa. Teraz Wam wbiję przybitki, bo nie chcę jej nosić, bo jest wielka. Która jest ze mną od 24 lat i powiem Wam, że nigdy nie kwitła. Jeszcze tam została w tym starym mieszkaniu, więc było jej tam nie do końca dobrze. Było. Rzadko była podlewana, bez nawozów i tak dalej. Teraz ją wzięłam do siebie, zadbałam bardziej, podlałam nawozem i pierwszy raz po 24 latach mi zakwitła, więc hurra, sukces. A więc miałam te rośliny i jakoś tam one sobie rosły, raz lepiej, raz gorzej, różnie to z tym bywało. Natomiast tamto moje mieszkanie było mieszkaniem takim dosyć trudnym, a może wtedy mi się wydawało, że jest trudne, teraz bym się z tego cieszyła. Bo było usytuowane, okna w większości były od strony południowej, ale takie wiecie, stricte południowej, a jedno okno malutkie było od strony północnej i to było też taka typowa północ, ciemny kąt. I ja sobie nie radziłam z tymi kwiatami na południowym oknie, jakoś tak albo mi się zasuszały, to znaczy miałam kaktusy, ale wiecie, ja nie wiedziałam wtedy, że trzeba je przesadzić po zakupie. I wydawało mi się, że jak kupię ziemię do kaktusów, to już wystarczy. A wiecie, to tak do końca nie jest. Ta ziemia do kaktusów kupowana gotowa jest naprawdę też bardzo często kiepskiej jakości. No i te kwiaty mi często umierały. Bardzo dobrze kaktusy znosiły pobyt na balkonie, więc ja je wynosiłam już od maja do praktycznie prawie listopada były na balkonie. Uwielbiały to, dostawały takiego szwungu, że potem jak je chowałam do domu, to już był problem, żeby je tam zmieścić. Natomiast żadne inne kwiaty tego nie lubiły, bo tam było po prostu tak gorąco, że wszystko, co tam wystawiłam, było spalone na pył i jedyny kwiat, jaki tam wytrzymywały z tych doniczkowych, takich ozdobnych, to była pelargonia i to podlewana dwa razy dziennie. Przepięknie rosła, ale trzeba było o nią bardzo dbać i miałam posadzone w skrzynkach rozchodniki, które się świetnie tam czuły. I też pięknie rosły co roku, to było zresztą wieloletnie rośliny. No i potem się wprowadziłam z tego mieszkania, mieszkam teraz w nowym miejscu i mój nowy dom jest usytuowany, początkowo myślałam, że to jest duża wada, ale teraz stwierdzam, że nie do końca, szczególnie w takie upały. Mój dom jest usytuowany w ten sposób, że okna, większość okien jest na południowy wschód. Zaczynam wschodem i tak do godziny, mam bezpośrednio okna słońce gdzieś do godziny 14, potem ono przechodzi przez budynek i z tamtej strony to jest taki północny zachód, ale z tamtej strony domu mam dużo mniej okien, więc jakby
to już nie jest takie ważne. Momencik, wyciszę telefon, bo zapomniałam. Więc też to warunkowało jakby rodzaj roślin, które chciałam w tym domu mieć. Ponieważ wiecie, jak robiłam, wykańczałam ten dom, bardzo, bardzo popularne stały się takie rośliny z wielkimi liśćmi, więc od razu zakupiłam sobie strelicję Nikolai, tą taką białą, piękną. Zakupiłam sobie wielkiego skrzydło kwiata. Zapomniałam tą nazwę, napiszę wam tutaj na dole. Jest przepiękny, wielki, też wam zrobię przebitki na korytarzu. Zresztą taki film o takim room, jak to się mówi, room tour o moich roślinach na pewno zrobię, chociaż mój dom jeszcze nie jest skończony, więc tak nie do końca jest co pokazywać. No i wracając do roślin. No i tak zaczęłam sobie kupować te kwiaty, kupować. Ale teraz, w obecnych czasach, mamy internet i mamy YouTube'a. I zaczęłam sobie włączać jakieś tam po kolei jakieś tam filmy, które mi YouTube podstawiał. I muszę przyznać, że jest kilka takich kanałów, które uwielbiam. I te kanały niestety spowodowały, że ja zaczęłam się w tych roślinach zakochiwać. Ja po prostu nie sądziłam, że świat roślin jest tak bogaty, że w ogóle jest coś takiego jak kolekcjonowanie roślin, że ludzie w ogóle z tego żyją, że rośliny potrafią mieć taką wartość, że ja byłam w szoku. Ja nigdy nie sądziłam, że roślina, na przykład, no nie wiem, choja, która ma, pokażę wam na przykład, moment. O, na przykład taka chojka, to jest choja akurat AH032. Że akurat nie ta, no ta tyle nie kosztowała, ale choja z dwoma liśćmi potrafi kosztować po kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy złotych. No to umówmy się, to ta pasja w porównaniu z moją pasją do zbierania pędzli jest żadna. Natomiast oczywiście no ja nie zaczynam od takich grubych tematów, ale okazało się, że jest nowy rynek do poznania i wiecie, może nie znacie mnie tak dobrze, ale jak ja się w coś wchodzę, to wchodzę na totalnego maksa. Więc zaczęły się zakupy kwiatów. No ja tych kwiatów, oczywiście tak jak większość z nas, zaczynałam od kwiatów takich, wiecie, które mi się podobały z liści, czyli marantowate, wszystkie te kalate przepiękne, które, oj, to chyba znowu ostrość zupana straciłam. Wszystkie te kalatowate, marantowate, które przepięknie wyglądają z liści, ale niestety są bardzo trudne w utrzymaniu w mieszkaniu, szczególnie w takich mieszkaniach nowoczesnych, gdzie te nowych, gdzie ta ogrzewanie jest dosyć wydajne i jest suche powietrze, to bez nawilżacza powietrza to te rośliny nie rosną, nawet z nawilżaczem są problemy. Więc ja tutaj mieszkam w tym mieszkaniu od października. Minął rok w październiku, minie rok w październiku, jak tu mieszkam, no i zaczęłam kupować zimą przez wszystkich tych sklepów internetowych. Zaczęłam kupować te kwiaty zimą, więc niektóre niestety przechorowały te zakupy zimowe, więc tak wam też nie polecam do końca. Nie wszystkie rośliny można tak kupować bez problemu. Niektóre musiały długo, długo się leczyć z tego zimowania w tych paczkach. Tak samo w upału też nie jest dobrze kupować, ale są sklepy na pewno godne polecenia i będzie taki odcinek i na pewno wam podam te adresy. No i tak, słuchajcie, ja nie boję się liczyć, ile mam tych kwiatów. Jest tego bardzo dużo, jest po prostu aż za dużo. Ja wiem, że jak się do mnie teraz wchodzi, to jest no takie... Aha, trochę jest tego dużo, więc tak, podzieliłam mój dom na dwie części. Dolna część to taka, wiecie, gościnno-mieszkalna. Tam są rośliny, ale to będą docelowo, tam będą rośliny tylko te takie, no, kilka roślin. Nie chcę tam zagracać tego pokoju roślinami. Natomiast całe królestwo roślin przeniosłam do naszych dwóch pokojów, czyli do mojego tutaj naszej garderoby, plus do naszej sypialni. Sypialnia jeszcze jest nieskończona, więc na razie też wam jej nie pokażę. Oczywiście pies szczeka, jak nagrywam, standard. Chyba jedynym sposobem... Ostrość. Chyba jedynym sposobem, żeby ten pies nie szczekał, albo przynajmniej żeby szczekał mniej, to jest po prostu trzymanie go na rękach. Także nie warczymy. No i o czym ja to mówię? Aha, no i podzieliłam sobie ten dom na dwie części, więc tutaj jest po prostu totalny
totalne szaleństwo kwiatowe, ja Wam to pokażę. Mam kilka pomysłów na zbudowanie takiej ściany zielonej. Troszeczkę te pomysły nie wszystkie są jednak do zrealizowania. Nie wszystkie rośliny lubią doświetlanie, nie wszystkie rośliny, nie wszystkie żarówki, które kupiłam, są dobre na doświetlania. Natomiast no, myślę, że pomysły na odcinki się znajdą. Ej, spokój. Pokażę Wam te rośliny takie zupełnie proste do uprawiania, a pokażę Wam te rośliny takie bardziej skomplikowane. Co ja o tym myślę, jak ja je prowadzę, jak ja je ukorzeniam, jak u mnie rosną. Może jakieś tipy, które Wam się przydadzą. Także zapraszam Was bardzo serdecznie już teraz do kolejnych odcinków. Dzisiaj taki szybki film, ponieważ nie mam dużo czasu jak zwykle i lecę dalej. No ale dobre to niż nic. Niestety obecne czasy tak dosyć no, nie wspierają tej naszej pasji, dlatego że prąd jest coraz droższy. Powiem Wam szczerze, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Natomiast przez to, że mam akwarium jeszcze na utrzymaniu, które też ma cały czas włączone dwa filtry i doświetlanie, plus mam tutaj dwie żarówki, które non stop chodzą, plus na dole żarówkę, która cały czas doświetla mi te rośliny, no to już ten, wiecie, to już są jakby wymierne koszty. Natomiast ja sobie w moim domu niestety nie mogę jakby w inny sposób ich prowadzić, dlatego że pomimo tego, że to jest cudowny dom, ma dużo okna, to ich ma dosyć mało i są takie miejsca w tym domu, które są po prostu niedoświetlone, tak jak właśnie ten tył naszej garderoby, która jest bardzo, bardzo głęboko, to jest około 6 metrów od okna małego, bardzo wąskiego. Więc te rośliny nie miałyby szans przeżyć. Nawet doświetlane też widzę, że mają tego światła za mało, więc trzeba będzie pomyśleć albo nad innymi gatunkami roślin, albo je mocniej doświetlić. Natomiast każde możliwe miejsce przy oknie jest totalnie zajęte przez rośliny. Naprawdę, wiecie, to jest szaleństwo. Poznaje się tyle fajnych ludzi, tyle fajnych programów. Jak oglądam te wszystkie kanały na YouTube, to sobie myślę, Anka, ty to jeszcze jesteś daleka droga do takiego wariactwa, ale są naprawdę świetne kanały. Świetnie się to ogląda. Oj, znowu mi uciekł ta ostrość, nie wiem co się dzieje. Muszę sobie znowu aparat chyba przestawić. Powiem Wam szczerze, nie znam się na tych ustawieniach aparatu. Coś tam wiem, ale nie wszystko. Oj, stój, Foksik, no pokaż się. Fox obwąchuje wszystkie kwiaty, na szczęście nie gryzie, nie mam kotów, więc też się nie muszę przejmować. No nie wiem, chodź, dobra, idź. Też się nie, oj, no właśnie to jest cała zabawa. Na szczęście nie mam dużo, nie mam kota, znaczy na szczęście, no chciałabym mieć kota, ale nie mam kota, więc się nie muszę przejmować jakby gatunkami tych roślin. Mogą one sobie rosnąć takie, jakie mi się podobają, bo gdybym miała zwierzę, które podgryza kwiaty, no to wiele z tych roślin już nie mogłoby u mnie zaistnieć. Z tyłu widzicie moją jedną z monster. Przepiękna. Zobaczcie. Puszcza liście. Fenestracje ma jeszcze takie zewnętrzne. Brakuje ich jej tych wewnętrznych dziurek, no bo jest jeszcze młodą rośliną, ale myślę, że już niedługo, jak tylko mi się tutaj ładnie wrośnie w grunt tymi korzeniami powietrznymi, to będzie piękna. Z tej strony natomiast mam dwa przepiękne, ale to przepiękne kolekcjonerskie odmiany skrzydło kwiatu wariegaty, Diamond się nazywają. Jeden jest na prezent dla mojej koleżanki. No i na dole mam klasycznego skrzydło kwiata. I powiem Wam szczerze, to są takie proste kwiaty, że może niedoceniane, ale to są najlepsze kwiaty, szczególnie dla początkujących. Kocham te skrzydło kwiaty. Cudowne kwiaty. Się zrymowało. No dobra, słuchajcie, to takie szybkie coś na temat mojej pasji, na temat moich roślin. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób Was zainteresowałam tymi przyszłymi odcinkami. No i tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Buziaki, pa. Ale tło jest całkiem ładne. Chyba sobie zostawię. Fajne. Czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałam?